Czesław Fiedorowicz powrócił w blasku chwały, żartują koledzy z PSL. Nowy stary przewodniczący wraca po kilkumiesięcznej przerwie. Z funkcji przewodniczącego sejmiku województwa został odwołany pod koniec ubiegłego roku. Wówczas za usunięciem go z prezydium głosowali radni Platformy Obywatelskiej i Sojuszu Lewicy Demokratycznej. To była oznaka rozpadu koalicji PO-PSL. To jest sprawa taka, czy i na ile musimy go pozostawiać na swoim. Obecnie koalicja ma się dobrze, podkreśla Fiedorowicz, a w ubiegłym miesiącu została rozszerzona o radnych SLD. W sumie trójstronna koalicja ma 19 z 30 radnych, którzy teraz rozdają karty. I widać pierwsze ruchy. Do zarządu wchodzi radny SLD Tadeusz Jędrzejczak. Całkowicie zmienia się skład prezydium sejmiku. Wraca Czesław Fiedorowicz. Nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki, ale do dobrych rzek, a taką dobrą rzeką jest samorząd, powinno się wchodzić wielokrotnie. Fiedorowicz nie ukrywa, że w pewnych koalicyjnych posunięciach widać prostą matematykę i walkę o głosy, która, co tu dużo mówić, stosowana jest na wszystkich szczeblach politycznej drabiny. Ale dodaje, że większość w sejmiku tworzona przez PO, PSL i SLD jest stabilna. My się musimy porozumiewać we troje, trzy partie. Musimy iść na pewne kompromisy. Jest teraz inny zarząd, proszę pamiętać, że już nie ma tej bezwzględnej większości Platformy w zarządzie, bo są tylko dwa głosy Platformy, czyli wydaje mi się, że to też daje szansę na to, by racje PSL i racje SLD w tym większym stopniu zostały spełniane. Fiedorowicz dodaje, że wczorajsze głosowanie nad zmianami w zarządzie województwa mogło mieć dla obecnej koalicji drastyczne skutki. Gdyby Tadeusz Jędrzejczak nie został członkiem zarządu regionu, koalicja przestałaby działać. W ten sposób.